Cześć kochani, dziś sobie porozmawiamy o tym, jak zrobić kąpiel na pasożyty. Ostatnio Wam wrzucałam taką małą ankietkę i właśnie tam Wam dawałam kilka pomysłów na temat live'ów i wybraliście, że chcecie znowu porozmawiać o kąpielach na pasożyty, o tym, jak zrobić kąpiel i wszystkie inne kwestie, które właśnie dotyczą kąpieli na pasożyty, więc dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie o tym, jak zrobić kąpiel na pasożyty, jakie to przynosi efekty, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, więc zaraz sobie zaczniemy mówić właśnie o tych kąpielach. Co Wam jeszcze chciałam powiedzieć na początku, znowu zrobię Wam dzisiaj taką ankietkę na Instagramie i na Facebooku, o czym chcecie następnego live'a. Teraz zrobimy sobie taką serię live'ów, będziemy sobie po prostu robić we wtorek o 10 i w czwartek o 10 godzinie jakiegoś live'a na jakiś temat albo na jakiś problem, albo po prostu sami możecie dać znać, o czym chcecie porozmawiać. Dziś wypadło na to, jak zrobić kąpiel na pasożyty. Ja tutaj mam przed sobą laptopa, bo mam tutaj takie ważne informacje o kąpielach. Nie chcę zapomnieć powiedzieć o niczym, dlatego po prostu będę tu czasami zerkała, żeby powiedzieć Wam o wszystkim. I no to może zacznijmy o tym, jak zrobić kąpiel na pasożyty. Dzisiaj taki temat live'a. I tą mieszankę oczywiście możecie kupić u nas w naszym sklepie. Jest ona chyba teraz, wydaje mi się, że za 29,99 albo nie, za 37 zł. Tak, za 37,99, więc też jest fajna cena na nią. Taka mieszanka starczy na dwie kąpiele, nawet na trzy, jeśli to są małe dzieci, więc naprawdę się opłaca. Ale może zacznijmy od samego początku, gdy nas jeszcze nie było na świecie, o tym, że kąpiele w ziołach były wykonywane bardzo, bardzo dawno już temu, gdy nasze babcie, prababcie były mamami, gdy miały swoje dzieci. Już wtedy takie kąpiele wykonywano zarobaczonym dzieciom i gdy dziecko wtedy było takie niespokojne, nadpobudliwe, gdy drapało się po pupci czy zgrzytało zębami, to wtedy te nasze babcie, prababcie wiedziały od razu, że dziecko jest po prostu zarobaczone i po prostu trzeba wykąpać go w ziołach, żeby pozbyć się po prostu tych objawów. I niestety teraz wszystkie te choroby skóry, które mamy obecnie, czyli na przykład AZS, łuszczyca, pokrzywka, egzema, wszystko to, to są objawy obecności pasożytów. To nie są do końca choroby skóry, to są po prostu objawy pasożytów, objawy grzybów, objawy bakterii w naszym organizmie i to wszystko po prostu wychodzi przez skórę. Po prostu nasz organizm nie radzi sobie, tych pasożytów jest tak dużo, że wątroba nie radzi sobie z wydalaniem toksyn, z przerabianiem metabolitów tych pasożytów, dlatego to wszystko wydala, wszystko to wywala po prostu na skórę i dlatego takie chodzenie do dermatologa, przepisywanie maści, sterydów, kremów, antybiotyków po prostu nie ma żadnego sensu, bo przyczyna jest głębiej, siedzi wewnątrz organizmu. I właśnie takie nadmierne chodzenie do dermatologa niestety nie daje pożądanych efektów i niestety z tego, co słyszę, czasami ja też tego doświadczyłam, że po prostu tacy dermatolodzy, oni przepisują tylko sterydy, antybiotyki, maści, a to tylko jeśli już zadziała, to na chwilę, a problem wewnątrz po prostu nie został rozwiązany, przyczyna nie została usunięta i niestety takie sterydy bardziej są moim zdaniem szkodliwe niestety niż pomagają. Sama się o tym przekonałam na swoich dzieciach, gdy jeszcze byłam przestraszoną mamą i niestety za bardzo nic nam to nie pomogło, a teraz po prostu znowu trzeba te dziecko oczyszczać z tych sterydów, z tych toksyn, z tych maści i z tych kremów. I teraz tak, jeśli właśnie dzieci mają takie całe ciała z plamek, swędzącą wysypkę, egzemy, AZS, czyli atopowe zapalenie skóry, to warto właśnie wykonać taką kąpiel, bo naprawdę efekty przynoszą, efekty są świetne po takich kąpielach. I ważne też jest o to, żeby też przyjmować zioła wewnętrznie, bo wtedy efekty są jeszcze lepsze, bo wtedy oczyszczamy się zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie i efekty takich kąpieli są wtedy jeszcze, jeszcze lepsze. I tak jak Wam mówiłam, takie kąpiele nasze babcie, prababcie wykonywały już dawno temu, one to wtedy robiły z takich ziół, które mogły sobie same uzbierać na łące, była to kąpiel w owsie, była to kąpiel w grochowinach, a teraz po prostu mamy gotowe takie mieszanki, że nie trzeba się martwić, w czym wykąpać, tylko po prostu kupujemy sobie gotową mieszankę i wykonywujemy taką kąpiel. I teraz może zacznę o tym, jak wykonać taką kąpiel na pasożyty. Macie tutaj mieszankę, tutaj macie taki woreczek strunowy, przecinacie nożyczkami, otwieracie i połowę opakowania przesypujecie do dużego garnka, takiego 5-litrowego albo nawet większego i zalewacie to wszystko
wszystko do pełna wodą. Włączacie to na ogniu, zagotowujecie, pogotujecie tak 5 minut i zostawiacie to, zakrycie pokrywką i zostawcie to tak na pół godziny, na godzinkę, żeby po prostu te wszystkie składniki aktywne z tych ziół, a naprawdę tu jest bardzo dużo ziół, jest tu tymianek, jest tu oman, jest tu tatarak, jest tu czarny orzech, mięta tutaj jest i wszystkie te składniki aktywne, te wszystkie działanie przeciwpasożytnicze, wszystko to musi przejść do właśnie tego wywaru i gdy już minie te pół godzinki, godzinka, przelewacie ten cały wywar do sitka, przez sitko do dużej miski, do jakiejś wanny, cokolwiek tam macie, może to być jakaś plastikowa wanienka, możecie takie kupić na Allegro za 30 zł i potem dolewacie tyle ciepłej wody, takiej bardzo ciepłej wody, żeby po prostu bez problemu się zanurzyć, żeby zanurzyć całe ciałko. I wtedy wchodzicie do tej wody i rozgrzewacie sobie ciało. Tak z 15 minut trzeba rozgrzać te nasze ciało, żeby te pory się pootwierały. To jest bardzo, bardzo ważne i kluczowe, żeby te 15 minut rozgrzewać nasze ciało, obmywać sobie tym wywarem plecy albo położyć się na plecach. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, a wiele osób tego nie robi i po prostu gdy te pory nie zostaną otwarte, to wtedy niestety te kąpiele nie mają sensu, bo pory się nie otworzą i to jest właśnie bardzo, bardzo ważne, żeby po prostu te pory się otworzyły. I potem i jeszcze sobie przed tą kąpielą zróbcie taką papkę z miodu i z mąki, taki mniej więcej mały słoiczek miodu i tyle samo mąki i mieszacie to, żeby to była taka konsystencja kwaśnej śmietany. I mieszacie to, mieszacie. Musi to być po prostu taka konsystencja, żeby fajnie się to rozsmarowywało na skórze. I smarujecie sobie po prostu te miejsce, ręce sobie smarujecie, plecy sobie smarujecie. Pamiętajcie o tym, żeby nie smarować tutaj szyi, bo tu jest tarczyca, nie smarujemy klatki piersiowej, bo tu mamy narząd, smarujemy tylko tył, czyli szyję od tyłu, plecy i tutaj ręce. I smarujecie sobie taką papkę, zostawiacie to na jakieś 2 minutki i potem znowu obmywacie się tym wywarem z wanny, spłukujecie to wszystko, spłukujecie plecy, szyję i znowu nakładacie tą papkę z miodu i z mąki i tak do skończenia tej papki z miodu i z mąki, ale już po takim drugim czy trzecim smarowaniu już zaczynacie czuć, że pod paluszkami czujecie jakieś takie zgrubienia i po prostu zobaczycie, jak po prostu z tej skóry wychodzą Wam takie czarne niteczki, albo białe niteczki, zależy gdzie, skąd to wychodzi. Tutaj zazwyczaj są takie białe nicienie, tutaj pod pachami też, z pleców wychodzą takie czarne punkciki i one potem przy każdym smarowaniu robią się coraz dłuższe i coraz dłuższe i nie ma się po prostu czym przejmować, bo to po prostu organizm się oczyszcza, wychodzą po prostu z układu limfatycznego różne nicienie, włosogłówka, po prostu są to takie pasożyty, które tam bytują i pasożyty niestety, tak jak większość myśli, nie żyją tylko w jelitach, ale one żyją także w wątrobie, w nerkach, w jajnikach, one żyją w oczach, w krwi, tak samo na przykład taka przywra krwi bytuje bardzo często w krwi i takie właśnie nicienie, włosogłówki, one także mogą żyć w układzie limfatycznym. I teraz tak, taką kąpiel można wykonywać oczywiście na dzieciach, można wykonywać oczywiście na dorosłych. Lepsze efekty oczywiście dają u dzieci, bo dzieci mają skórę miękką, delikatną, nie mają jeszcze takich mięśni, ich skóra naprawdę jest taka mięciutka, więc to oczyszczenie przebiega szybciej, łatwiej. U dorosłych niestety bardzo często po pierwszej kąpieli może się nic nie podziać, chociaż ja z mężem wykonywałam z taką kąpiel i u nas, i u mnie, i u mojego męża oczywiście zaczęły wychodzić pasożyty, więc wrzucałam Wam też kiedyś zdjęcia i to było po pierwszej kąpieli, więc u nas się sprawdziło. I teraz, co by Wam tu jeszcze powiedzieć? Taką kąpiel wykonujemy, gdy na przykład dziecko nam dość często choruje, gdy ma powiększone migdały, gdy ciągle ma katar, kaszel, to wtedy, gdy jest nadpobudliwy, gdy drapie się na przykład w pupcie, gdy zgrzyta zębami, to wtedy taką kąpiel wykonujemy raz w tygodniu. I cykl takich kąpieli to jest 16 kąpieli. I z każdą kolejną kąpielą po prostu tych pasożytów będzie wychodziło coraz mniej, coraz mniej.
I właśnie po cyklu takich kąpieli, po tych 16 kąpielach, bardzo często rodzice nam zgłaszają takie pozytywne aspekty, że na przykład zniknęły wszystkie zmiany skórne, że dziecko się uspokoiło, że dziecko przestało boleć brzuch, że dziecko zaczęło lubić warzywa, zaczęło jeść właśnie tak bardziej zróżnicowaną dietę, a nie tylko słodycze, słodycze, słodycze. I jeśli, tak jak Wam mówiłam, zastosujemy do tego jeszcze kurację wewnętrzną, czyli bierzemy sobie zioła wewnętrznie, to wtedy te efekty są jeszcze właśnie lepsze. Bardzo często właśnie objawy takich pasożytów są różne u dzieci, ale są one bardzo często, teraz już coraz częściej właśnie łączycie właśnie takie objawy z pasożytami. I co to, jakie są właśnie objawy tego, że dziecko Twoje ma pasożyty i warto mu właśnie zrobić taką kąpiel? Jest to na przykład to, że dziecko źle śpi, że dziecko całą noc się kręci, wierci, kopie, przerzuca kołdrę, leży głową tak, za chwilę leży głową tak, że dziecko kładzie się właśnie głową na poduszkę, a za chwilę już ma nogi na poduszce. To właśnie jest taki bardzo częsty objaw pasożytów. Dzieci te w nocy tak krzyczą, stękają, jęczą, grzytają zębami. One nawet tak wędrują, po prostu wstają z łóżka i sobie chodzą po domu, wędrują do łóżka rodziców. I dzieci takie żywiłyby się najchętniej tylko słodyczami. Często je boli brzuszek, mają wzdęcia, gazy, biegunki albo zaparcia, albo także mają takie dolegliwości nerwowe, albo nawet są z kolei apatyczne, takie ospałe, nic im się nie chce. To wszystko świadczy o tym, że po prostu wasze dzieci, twoje dziecko jest zaroboczone, albo dziecko twoich bliskich osób jest zaroboczone, więc bardzo często fajnie jest zwrócić uwagę takim osobom, które niestety nie wiedzą o tym. O, w ogóle nie biorą pod uwagę tego, że pasożyty po prostu ma każdy z nas, a przede wszystkim dzieci, które chodzą do przedszkola, do żłobków. No i właśnie takie kuracje odrobaczające, czy podawanie sił wewnętrznie można już robić naprawdę małym dzieciom, nawet dwuletnim takie mniejsze dawki, a trzyletnim to już bez problemu można robić takie kuracje. Ja też mojej córeczce robiłam taką kurację, gdy miała nawet niecałe 3 latka, bo teraz ma 3 latka. I efekty naprawdę są super. Ja to widzę po swoich dzieciach, że po prostu przestały mi tak chorować. Gdy jest już jakaś infekcja, to po prostu układ odpornościowy sam sobie radzi, sam zwalcza patogeny. Ale to już jest właściwie temat na innego live'a, o tym, jak właśnie wspomóc dziecko przy takich chorobach, żeby nie zbijać gorączki, co mu podawać, czego nie podawać. I właśnie. Teraz może Wam opowiem o tym, na jakiej zasadzie w ogóle działają takie kąpiele, bo to też jest częste pytanie, które zadajecie. Chodzi o to, że pasożyty nie są takie głupie. Jeśli one widzą, że w ciele żywiciela, czyli w ciele moim, czy w ciele naszych dzieci, jest już mało składników odżywczych, to one po prostu szukają nowego żywiciela. I dlatego, jeśli my zastosujemy taką kąpiel w ziołach, to pasożyty, one nie znoszą takiego wywaru, a właściwie to składników aktywnych właśnie z takiego wywaru, z tych wszystkich ziół, o których Wam tu wcześniej mówiłam. I gdy my obkleimy wtedy ciało takiego dziecka, czy nasze taką papką z miodu i z mąki, po takiej rozgrzanej kąpieli, oczyszczającej pory kąpieli, obkleimy to ciało takim słodkim, mięciutkim ciastem, to pasożyty po prostu pomyślą sobie, że to jest nowy żywiciel i że będą mogły po prostu znowu czerpać te składniki odżywcze, te wszystkie substancje nowego żywiciela. I one po prostu przechodzą do tego ciasta, lgną do niego, do tego cukru, do tego glutenu, żeby po prostu się tym pożywić. I tak właśnie tam w tym cieście zbierałam się setki nicienic, setki tych pasożytów, które właśnie bytują w tym układzie limfatycznym, i regularne wykonywanie właśnie takich kąpieli pozwoli uwolnić dziecko właśnie od tych nieproszonych lokatorów, oczyści ciało, oczyści pory, oczyści właśnie ten cały organizm tego malutkiego dziecka. Jeszcze bardzo ważne jest to, żeby właśnie regularnie wykonywać te kąpiele, żeby wierzyć w to po prostu, że one działają. Bo jeśli my nie będziemy wierzyć w to, że te kąpiele działają, to. Czekajcie, kochani, była tutaj, nie widzę komentarzy. A jak stosować wewnętrznie? Bardzo pomocne informacje. Tak, jeszcze bardzo ważne jest to, żeby wierzyć w to, że one działają, bo musicie o tym wiedzieć. Ja teraz czytam właśnie książkę o podświadomości i naprawdę to jest książka, którą każdy powinien przeczytać na samym początku właśnie takiej zdrowotnej drogi.
I to jest bardzo ważne o tym, żeby wierzyć w to, że coś działa, bo wtedy to naprawdę zadziała, jeśli my w naszej podświadomości będziemy budować właśnie takie takie. Czekajcie, muszę sobie tylko przenieść lampę, bo mi coś się. Ups, telefon mi coś się tam. Lampa mi spadła. O, dobra, teraz Wam opowiem jeszcze, że trzeba wszystko wierzyć i mówić sobie afirmacje i przed spaniem sobie właśnie mówić właśnie takie dobre rzeczy, afirmacje, że coś się dzieje, że coś się dobrego wydarzy i nie zarzucać się właśnie takimi negatywnymi emocjami i właśnie jeśli będziemy sobie tak mówić, to wszystko zadziała i nie ma co być takim pesymistycznie nastawionym do wszystkiego, bo to nie jest dla nas dobre i po prostu te złe rzeczy, o których myślimy, one się sprawdzą. Ale to wszystko znajdziecie w książce Potęga Podświadomości. Dobra, ja tu jadę na komentarze. A jak stosować wewnętrznie? Pokazywałam Wam ostatnio, jak można stosować te zioła wewnętrznie. Robicie sobie łyżeczkę właśnie tego, tych ziółek i zalewacie gorącą wodą, zostawiacie pod przykryciem na 15 minut i potem sobie pijecie. Ma ona specyficzny smak, to nie ukrywam, bo to są, no to nie będzie słodkie, jak to ma działać przeciwpasożytniczo. Pasożyty nienawidzą smaku gorzkiego i ostrego, więc te zioła po prostu muszą być gorzkie, żeby wprowadzić takie środowisko w naszych jelitach, które jest niesprzyjające dla właśnie bytowania i rozwijania się pasożytów do składania przez nich jajek. Więc i pijemy taką mieszankę. Na początku zawsze musicie pamiętać o tym, że wszystkie zioła zaczynamy od malutkich dawek, więc na początku pijecie sobie jedną łyżeczkę na szklanki wody i tyle. W drugi dzień już możecie sobie na przykład wypić dwie, a już kolejnego dnia trzy i tak właśnie trzy szklanki na trzy szklanki na dzień, rano, w południe i wieczór takiego naparu, to już jest naprawdę taka solidna kuracja odrobaczająca. Do tego sobie dodajcie hydromoc, do tego sobie dodajcie enzymy trawienne i probiotyki i naprawdę, jeśli macie to w domu, to już super. I pamiętajcie o tym, że właśnie taki napar z ziół, on też bardzo fajnie nawadnia, bo jeśli bierzemy zioła w kapsułkach, to wtedy musimy pamiętać o tym, żeby dużo pić. A tu już właśnie w takim naparze mamy właśnie duże ilości wody poprzez to, że po prostu, że to jest napar. I stosujemy tak 3 razy dziennie i najlepiej by to było właśnie na samym początku, możecie sobie pić to tylko przez tydzień i znowu sobie zrobić tydzień przerwy, znowu tydzień przerwy i znowu tydzień. To jest taka delikatna kuracja. Myślę, że na sam początek taka kuracja jest super. A potem przy kolejnym właśnie odrobaczaniu, oczyszczaniu, fajnie by to było, gdyby to już było właśnie 3 tygodnie takiej kuracji. Tak jak po prostu mamy z naszymi parakillerem czy z naszym olejkiem na odrobaczaniem, że bierzecie 3 tygodnie przerwy, 3 tygodnie, 3 tygodnie przerwy i znowu 3 tygodnie, bo tu chodzi o to, że każdy pasożyt ma inny cykl rozwojowy, w innym momencie składa jajeczka i żeby złapać właśnie wszystkie te fazy, wszystkie te cykle pasożytów, dlatego trzeba właśnie zrobić takie 3 pełne kuracje oczyszczania i to jest właśnie bardzo, bardzo ważne. Bardzo pomocne informacje. A czy do takiej kąpieli trzeba się jakoś przygotować? Właściwie to nie trzeba, tylko tak jak Wam mówiłam, jeśli chcecie już to zrobić tak naprawdę raz, a do porządku, to warto tydzień przed taką kąpielą przejmować właśnie jakieś zioła wewnętrznie, czy właśnie jest to ta mieszanka, czy jest to parakiller, czy jest to na przykład pełdarko, czy to może być na przykład kurkuma. One też działają oczyszczająco, odrobaczająco w troszkę w mniejszym stopniu, ale też fajnie już będą oczyszczały nasz przewód pokarmowy, więc warto właśnie wziąć sobie tydzień wcześniej takie zioła wewnętrznie. Które partie ciała smarujemy tą papką, czy smarujemy całe ciało, czy niektóre części należy ominąć? Tak, należy ominąć tutaj w ogóle przód, bo tu jest tarczyca. Tutaj omijamy klatkę piersiową, bo tu mamy narządy i tu nie chcemy, żeby pasożyty nam wychodziły. Smarujemy tylko szyję, smarujemy ramionka i smarujemy plecy. Tylko w sumie te trzy rzeczy. Wiadomo, że czasami nam coś spłynie na nogi, tym się nie ma co przejmować, tylko żeby pamiętać o tym, że smarujemy szyję, tutaj może troszkę z boku w tą szyję, pod pachami ja sobie smaruję, bo tutaj jest węzły chłonne, układ limfatyczny bardzo tam pracuje, więc tutaj też pasożyty wychodzą właśnie z tych, spod pach. Ręce, tutaj ręce bardzo często, gdy na przykład dzieci mają tu takie takie grudki albo jakieś zmiany skórne, to tu też fajnie wychodzi. Moim dzieciom też bardzo często spadały na nogi właśnie ta papka i po prostu tam też zaczynały wychodzić, ale to się nie przejmujcie, więc tak jak Wam mówiłam, zobaczcie, ta mieszanka wygląda, o tak, tu są różne zioła. O, zobaczcie, widzicie? Ktoś ostatnio mówił, że ona pachnie samą miętą, ale no ja się tu muszę nie zgodzić, bo ona naprawdę pachnie wszystkimi tymi ziołami. Ja tutaj czuję tymianek, czuję tutaj czarny orzech, czuję tutaj
Tatarak, Kłon czy Oman, tak szczerze to mięty aż tak bardzo tutaj nie czuję, ale no, każdy tam ma jakieś swoje preferencje. Ja, dla mnie ogólnie ten zapach tej mieszanki jest super. Ona też działa po prostu tak oczyszczająco, regenerująco. Gdy na przykład bolą Was mięśnie, gdy nogi Was bolą, ręce, to nawet możecie sobie zrobić po prostu kąpiel w takiej mieszance bez tych ziół do kąpieli i ona fajnie zadziała przeciwbólowo, rozgrzewająco. A bardzo często właśnie nam piszecie o tym, że Was bolą właśnie mięśnie, stawy, ręce i właśnie wtedy warto fajnie zrobić sobie taką kąpiel i możecie ją właśnie wykonywać naprawdę na kilka sposobów. Możecie zrobić kąpiel przeciwpasożytniczą, możecie zrobić kąpiel taką rozgrzewającą, przeciwbólową, możecie ją brać wewnętrznie jako odrobaczanie, możecie też pić profilaktycznie po prostu na przykład raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, raz dziennie, żeby po prostu sobie tak profilaktycznie oczyszczać przewód pokarmowy. Ta mieszanka też działa na wzdęcia, na jakieś problemy z trawieniem, z jelitami, bo mamy tutaj właśnie takie zioła, które poprawiają perystaltykę i pracę przewodu tu pokarmowego, więc naprawdę Wam polecam. Tak jak Wam mówiłam już na początku, znajdziecie ją u nas na sklepie, na Allegro ją znajdziecie u nas, nawet je w jeszcze niższej cenie. Na Allegro też mamy Smarta, więc nie płacicie za przesyłkę. Na Allegro ona chyba kosztuje 29,99, więc naprawdę się opłaca. Na Allegro też mamy wszystkie te same promocje, co na sklepie, tylko po prostu mamy podniesioną cenę o 20%, bo po Allegro bierze tyle prowizji od każdego zamówienia, więc jeśli mamy produkt o 20% wyższy na Allegro, to tak jakby właściwie sprzedajemy go w tej samej cenie, co na sklepie, bo po prostu Allegro ma takie swoje procedury. Więc jeszcze raz Was zachęcam do kąpieli w tych ziołach, gdy teraz jest najlepszy czas na to, bo dzieci nie chodzą do szkół, nie chodzą do przedszkola, macie dla nich więcej czasu, macie ich pod kontrolą, możecie z nimi pracować dietą, możecie im robić zdrowe posiłki, bez tego cukru, nabiału, glutenu, albo naprawdę jakieś zdrowe zamienniki glutenu, jak na przykład mąka orkiszczowa, erytrol, czy jogurt kokosowy, naprawdę wszystko to te zamienniki bardzo dobrze smakują, więc jeszcze raz bardzo Wam polecam i zapraszam Was na nasz sklep